Do Bydgoszczy pojechaliśmy też. Zobacz nam życie w Warszawie, prawda? Nikogo nie mieliśmy z rodziny ani znajomych w Warszawie i rzeczywiście po paru niecałych dwóch tygodni wrócił i myśmy pojechali właśnie do Warszawy. Pamiętam, jak opuszczałam Gdynię, płakałam, a tatuś mówi, nie martw się, niedługo wrócimy, jak Polska będzie od morza do morza. No, i tak się pani znalazła w Toruniu. Nie, znalazłam w Warszawie. Ale później pani teraz w Toruniu mieszka, prawda? Ale dlaczego w Toruniu? Dlaczego w Toruniu? Długa historia, do tego jeszcze sobie wrócimy. Tak. Natomiast proszę powiedzieć, kiedy pani stała się myszką? Bo taki jest pani pseudonim organizacyjny. Widać zresztą opaskę z nazwą organizacji Narodowe Siły Zbrojne NSZ. Kiedy to się stało i dlaczego właśnie, dlaczego pani wstąpiła do organizacji i dlaczego do tej? Proszę pana, więc mój tatuś był też z przekonań narodowcem. No i ja w 1943 roku wstąpiłam do Narodowych Sił Zbrojnych, do batalionu Mączyńskiego. Składałam przysięgę przed podporucznikiem Mieczysławem Przemylowskim. Pseudonim Miłosz. Mieczysław Przemylowski, pseudonim Miłosz. Oczywiście głównym rdzeń tej mojej przysięgi. Przysięgam służyć ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i walczyć o wyzwolenie z niewoli ze wszystkich sił, aż do utraty życia swego. Ja przepraszam bardzo, ja zawsze jak wspominam, to jest takie dla mnie duże przeżycie, że niestety łzawię, oczy mi łzawią. No i pamiętam, kiedy to składam tą przysięgę, wczesną wiosną 1943 roku. Dlaczego pamiętam? Dlatego Niemcy przez głośniki, zwane przez nas czekaczkami, z wielką satysfakcją i radością opowiadali o mordzie dokonanym przez Sowietów na oficerach polskich w Katyniu. Pani Mario, posłuchajmy fragmentu związanego właśnie z tą opowieścią o tym, co pani tato mówił. Mamy taki fragment archiwalny. Posłuchajmy. Już po wybuchu Powstania Warszawskiego cała ta, nie wiem czy wspomniałam, że to był batalion Mączyńskiego, przewodniczącym był podporucznik Kusowski, pseudonim Szary. Po Powstaniu Warszawskim cała ten batalion utworzył pluton leśny i przebywał w Lasach Hojnowskich. Kiedy mój tata dowiedział się, że wstąpiłam do NSZ-u, mówi, no kochane moje dziewczyny, to nie tylko będziecie musiały walczyć z Niemcami, ale będziecie również musiały walczyć z Sowietami, bowiem od wiosny 1943 roku przez słynne szczekaczki, bo tak się nazywaliśmy te głośniki, które nadawały jakieś tam informacje niemieckie, gdzie Niemcy podawali, że Rosjanie dokonali mordu na żołnierzach polskich w Katyniu. A to jest historia niesamowita. Czy pani tata nie do końca zdawał sobie sprawę, że pani przystąpiła do organizacji, do Narodowych Sił Zbrojnych? Ależ oczywiście zdawał sobie sprawę. I był bardzo z tego zadowolony. Ale pewnie obawiał się o córki, prawda? Bo wszystkie trzy panie były w organizacji, tak to było? Kochany, najstarsza moja siostra, ale do tego dojdziemy, była aresztowana w związku z Romanem Litwinem. Siostra Barbara. Który był tutaj jako spadochroniarz, był kurierem z rządu londyńskiego.
Krajowej i to był przedwojenny nauczyciel w Gdyni wychowania fizycznego. No i był zakochany w mojej siostrze i moja siostra w nim. 1939 rok, Roman Lipin brał udział w kampanii wrześniowej, no ale z kampanii nie wrócił. No i proszę sobie wyobrazić, że kiedyś mój tatuś na Marszałkowskiej w 1942 roku spotkał Romana Litwina, mówi: panie Romku, panie Romku. A Roman nic, mówi sobie, zapomniał o narzeczonej albo na inną. No ale za jakieś parę dni ponownie spotkał Romana Litwina, a Roman Litwin mówi: ja się właśnie do państwa wybieram, no bo początkowo nie chciałem pewnych na ulicy ujawniać rzeczy. No i okazuje się, że właśnie on był tym uczestniczył w operacji Atyk i był kurierem. No i oczywiście miłość ponowna wielka. No i kończąc o Romanie Litwinie, pewnego dnia, znaczy we wrześniu w 1943 roku przyszedł i powiedział, że on niestety musi wracać do Anglii, dostał rozkaz, bo tu spełnił swoją misję, prawda? I z jakimiś wytycznymi powraca do Anglii. Przyszedł z pięknym bukietem dla narzeczonej, dla mojej mamy. No i wspaniałe drinki tatuś serwował, do żartów nie było końca, bo tatuś mówi: słuchaj Roman, weź Basię do Anglii, bo ona znała świetnie angielski, niemiecki, francuski, a ponadto nie mówiłam, że po zdaniu matury w 1939 roku była zapisana na studia do Cambridge, no ale niestety wojna wybuchła i nic z tych planów nie wyszło. I w czasie takich żartów miłych, rozmów, stukanie do drzwi. Tatuś mówi: oj Ula, to średnia siostra, była na spotkaniu z Szemelowskim Mieczysławem, zapomniała kluczy i leci otwierać, a tu wpada gestapo, powalają nas wszystkich na ziemię, skuli Romana Litwina, skuli mego tatę i skuli moją siostrę, Barbarę, i po jakimś pół godzinie wyprowadzili ich. Mój tatuś był na Pawiaku, był przesłuchiwany na Alei Szucha, moja siostra Barbara również, a Roman Litwin został wywieziony do więzienia w Szpandau. To było takie bardzo znane więzienie w Szpandau. Przez pewien czas, no i mego tatusia i Basię wywieźli do Oświęcimia. Mój tatuś niestety w grudniu zakończył swój żywot, nie wytrzymał. Właśnie w Auschwitz, tak? Właśnie w Auschwitz, a moja siostra wobec tego, że zna świetny język, języki niemiecki, francuski i angielski, pracowała w tak zwanym Effektenkammer. Effektenkammer to było miejsce, gdzie przywozono więźniów, przeważnie Żydów z Belgii, Holandii, no i one musiały tam spisywać, co oni przywozą, jakie majątki. To była straszna praca, bo one wiedziały, że za chwilę ci Żydzi pójdą do komór gazowych. No i tam cały czas moja siostra właśnie, będąc w Oświęcimiu, pracowała w Effektenkammer. A siostra przeżyła obóz? Siostra przeżyła obóz, ale jak się zbliżali Rosjanie, to Niemcy ewakuowali Oświęcim. To były te straszne marsze śmierci. To były marsze śmierci i moja siostra uczestniczyła w tym marszu śmierci, ale była zaprzyjaźniona z Krystyną Żywulską, która później okazała się, że była Żydówką, była wielką przyjaciółką w Oświęcimiu mojej siostry. I Krystyna mówi: Basiu, uciekajmy, no bo my nie przeżyjemy, bo w tych pasiakach mróz straszny i w drewniakach
i udało im się uciec. To znaczy była szczelanina i one wykorzystały to i uciekły. Zaszyły się w stogach siana. No i jak już cała kolumna przeszła, to one znalazły miejsce u górników, a wobec matka tych górników powiedziała, to strasznie Rosjanie gwałcą, więc śpijcie, niech one śpią z naszymi synami, nic oni krzywdy im nie zrobią. Proszę sobie wyobrazić, że wpadli Rosjanie. Porwali moją siostrę i Krystynę, pięciu ją zgwałciło. To było straszne, darować sobie nie miała, że miała narzeczonego Romana Litwina i nic z tych rzeczy, bo tak przed wojną byłyśmy wychowywane, że te sprawy po ślubie, no i darować sobie nie mogła, że to pierwsi mężczyźni w jej życiu. Ja sobie przypominam powoli, jak moja mama z Basią chodziła do ginekologa, chodziła do wenerologa, ja mówię, po co? No i po prostu mama się bała, czy nie jest w ciąży, czy nie jest chora wenerycznie. No na szczęście nic z tych rzeczy. A powracając do Romana Litwina, on parę razy z tego szpandał przysyłał listy, nawet mama wysyłała jemu paczki, a potem nagle nie ma o Romana Litwina żadnej wiadomości. No i okazuje się, że on był transportowany ze szpandał do Ravensbrücku i proszę sobie wyobrazić, dzięki temu, że jestem matką wczesną sztandaru kontrwywiadu wojskowego, udało mi się po tylu latach wreszcie dowiedzieć, że jego Niemcy tam zaszczyli. A proszę jeszcze powiedzieć o swojej drugiej siostrze Urszuli, bo razem składacie przysięgę. Razem składałyśmy przysięgę. 43. rok w Narodowych Siłach Zbrojnych. Czy też pozostała dalej w strukturach? Oczywiście, ale z moją siostrą była taka historia, że ona przez mężczyzn biedne były, miała sympatię, który działał w Krakowie. I w spisie jego była również zapisana moja siostra Ula. I jego aresztowali, ale on nie był w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych, tylko w Armii Krajowej. I na tej zasadzie znaleźli, prawda, i moją siostrę aresztowali. I była na Majdanku. No, ale dzięki naprawdę wielkim staraniom mego ojca udało się ją, ale to dzięki pacjentce, która była kochanką gestapowca, udało się moją siostrę wyciągnąć. Z tego, to sprawa bez precedensu, że udało się ją wyciągnąć. No i ona również uczestniczyła ze mną w Powstaniu Warszawskim. Proszę powiedzieć, jak pani się czuła jako bardzo młoda dziewczyna w strukturach takiej poważnej organizacji? Właśnie złożyła pani przysięgę wojskową. Co to znaczyło dla pani wtedy? Kochany, trzeba było przeżyć okupację w Warszawie, żeby nie wywołało to wielkiego buntu. Bo proszę sobie wyobrazić, że byłam nieraz świadkiem, jak Niemcy okrążali dzielnice i podjeżdżały samochody i ludzi na samochody umieszczali i wywozili albo do Oświęcimia, albo na roboty do Niemiec. Byłam świadkiem i raz mi się udało uciec właśnie z takiej łapanki. Poza tym na ulicy Leśnej, na którym mieszkałam już po aresztowaniu mego ojca, widziałam wywieszonych ale więźniów z Pawiaka na balkonach wywieszonych. Byłam świadkiem kiedyś, kiedy jak wracałam ze szkoły, okrążyli ulicę Leszno, tam naprzeciw tego kościoła, który przesuwali. Ja nie pamiętam, jak się ten kościół nazywał. On tam jeszcze stoi, ale był przesuwany. Przywieźli więźniów z Pawiaka i na naszych oczach ich rozstrzeliwali. Trzeba było przeżyć takie rzeczy, trzeba było być świadkami, żeby to wywołało.
czas niesamowity. No i z tej racji zapisałam się do NSZ-u. Do NSZ-u. Co pani myślała o Niemcach wtedy? Że jacy oni są? Że skąd się brała taka agresja, taka nienawiść do Polaków? No wie pan, nieraz się zastanawiałam, dlaczego oni tak nienawidzili Polaków. Nie wiem, dlaczego nienawidzili. No bo to są straszne rzeczy, o których pani mówi. No tak, ja to przeżyłam, proszę pana. Proszę mi wierzyć, że ja to przeżyłam. No i dlatego, jak wybuchło powstanie, no to dzień ten, nie przesadzam, ale był jednym z najszczęśliwszych dni w moim życiu. A czemu najszczęśliwszym? Na założenie opaski biało-czerwonej. Widok flag biało-czerwonych, kochanie, to po tym wszystkim, co ja przeżyłam, no to jakżeż mogłam się nie cieszyć, że wybuchło powstanie. Wreszcie my tych Niemców usuniemy z Warszawy i będziemy mieć wolną stolicę. No a przy tym, prawda, już mój tatuś wiesz. Pani wiedziała o tym? No oczywiście, proszę pana, bo moja mama wysyłała paczki do Oświęcimia. Ja sama chodziłam z paczkami na Placu Narodowicza, bo wtedy mieszkałam na Marszałkowskiej. Wysyłała paczki i paczka jedna wróciła. Mama moja znała świetnie niemiecki, no i na Gestapo chodziła dowiadywać się. Nic nie mówili mamie, ale po pewnym jakimś czasie przyszło Gestapo do nas i poszukiwali Romana Litwina. Moja mu mówi, jak jest Romana Litwina? Przecież jest u was spandał, prawda? A dopiero później, po wielu latach, to znaczy już teraz niedawno przypuszczano, że oni przyszli do nas, bo byli ciekawi, czy tu jeszcze jest jakaś jednostka organizacyjna, czy jeszcze coś się działa, bo tu Roman Litwin z Anglii, prawda? Moim państwa gościem była dzisiaj Maria Kowalewska, pseudonim Myszka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Powroty w niepamięci. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn międzynarodowy. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że katedra Notre Dame, która doznała bardzo poważnych zniszczeń podczas poniedziałkowego pożaru, zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Część ekspertów we Francji przyjęła tę zapowiedź sceptycznie, wskazując, że na odbudowę świątyni potrzeba co najmniej dekady. Tymczasem do Francji spływają coraz to nowe zapowiedzi hojnych darowizn na prace remontowe. Jeszcze dziś, według niektórych źródeł, fundusz na ten cel może przekroczyć 1 miliard euro. O tym, jak Notre Dame może wrócić do swojej dawnej świetności, czy plany francuskich władz są realne, o tym porozmawiam z moim gościem w studiu Polskiego Radia 24, pan Marcin Kozarzewski, konserwator zabytków z firmy Monument Service. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy ta perspektywa 5 lat na odbudowę to według pana cel możliwy do zrealizowania? Można powiedzieć, że to jest cel polityczny bardziej, bo tak od strony konserwatorskiej, no to pewnie to jest, można powiedzieć, wariacki termin tak naprawdę, bo myślę, że przygotowania projektowe przy takim przedsięwzięciu to muszą zająć przynajmniej 2 lata tak naprawdę, jeżeli to ma być porządnie zrobione, a od strony wykonawczej to myślę, że 5 lat to jest termin, który można przywrócić kształt zewnętrzny tej budowy, to znaczy odbudować dach i nie wiem, jak sobie poradzić z odbudową sygnaturki. Czyli iglicy. Tak, z iglicy. No, zresztą na marginesie to może pewien mit trzeba jakoś przełamać, no bo wszyscy uważają, to rzeczywiście jest to symbol architektury gotyckiej z bardzo dawną metryką, no ale właśnie ta iglica, która stała na skrzyżowaniu Nawy i Transeptu, to jest element, który został wzniesiony w połowie XIX wieku przez wybitnego francuskiego architekta i konserwatora zabytków Jelle Redika i tak naprawdę to jest kreacja konserwatorska, to nie jest zabytek średniowieczny, to jest zabytek sztuki
konserwatorski, restauratorski, XIX-wieczny tak naprawdę. No niektórzy mówią, jeszcze wracając do tych aspektów politycznych, o których pan wspomniał, że prezydent Macron być może ma w głowie rok 2024 ze względu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które tam są planowane. Ale wracając do samej odbudowy, jak w takim razie według pana powinien wyglądać teraz harmonogram prac? Od czego powinno się zacząć? Boże, to jest trudno powiedzieć nawet, od czego się powinno zacząć. No, jak państwo słyszą w serwisach informacyjnych, to nawet policja nie ma w tej chwili jeszcze wstępu do wnętrza świątyni, dlatego że nie wiadomo, co się może wydarzyć. Tak naprawdę budowla jest zniesiona z kamienia. No, to jest piaskowiec, ale lepiszczem tego piaskowca jest wapień. No, to jest związek wapnia i dwutlenek węgla. No, to jest kamień wapienny. Jeżeli wypalimy kamień wapienny, no to dostajemy wapno palone, które jak się zaleje wodą, no to jest normalne ciasto wapienne, więc wytrzymałość tych elementów miejscami no może być żadna tak naprawdę, więc muszą inżynierowie, konstruktorzy sprawdzić w ogóle, jak wygląda stan tych elementów. Nawet nie mam wyobrażenia, jak to zrobić, no jakie są metody. No nie jestem konstruktorem, to jest raczej pytanie do ludzi, którzy się zajmują takimi ekspertyzami konstrukcyjnymi, a dopiero potem, no to kolejna faza, no to jest wszystkie prace zabezpieczające, no a równolegle, no to musi trwać całe przygotowanie projektowe, to znaczy kwerenda archiwalna, nie wiem na jakim etapie są francuskie służby konserwatorskie, jeśli chodzi o dokumentację, no na pewno ten kościół ma znakomitą dokumentację. To plany są bardzo szczegółowe, tak, i bardzo no, ale co innego, to jeżeli to jest w jakichś katalogach archiwalnych, a co innego, jeżeli mamy już konkretne przedsięwzięcia takie budowlano-konserwatorskie podejmować, no bo to wymaga naprawdę no solidnej roboty i bardzo skomplikowanych, konstrukcyjnych prac, jeżeli chodzi o sklepienie. No i pani pytanie takie, czy się uda odbudować. Wydaje mi się, że się uda odbudować. No, ale w tej ogólnej konstrukcji, z tego co pan mówi, no, tak? Czyli, no, pewnie bardzo dużo się tak, uda zrobić. No, jak mówią Francuzi, comparaison na paraison, czyli porównanie może nie jest, nie ma racji, ale no, przedsięwzięcie, które miało miejsce w Polsce w Malborku, zakończone 2 lata temu, obejmujące odbudowę sklepień kościoła na Wysokim Zamku, wieńczyło odbudowę Zamku Malborskiego od czasu II wojny światowej. No to mają państwo 70 lat tak naprawdę to trwało. Oczywiście, że inne możliwości, inny anturaż polityczny, inne pieniądze, bo pieniądze są oczywiście tym motorem, który to wszystko napędza. No tutaj akurat pieniędzy pewnie nie będzie brakowało, biorąc pod uwagę te wszystkie hojne darowizny, które zostały zadeklarowane. Ale na przykład jest pytanie o materiały. Czy według pana na przykład ta katedra, jeśli zostanie odbudowana już bez względu na to, w jakiej perspektywie czasowej, to będzie ta sama katedra, którą znaliśmy sprzed pożaru, czy też będą konieczne pewne zmiany w konstrukcji? Można powiedzieć, że może być taka sama, ale nie ta sama. No bo więźba w tej świątyni, no to był pomnik ciesielstwa tak naprawdę, bo elementy, które się znajdowały nad wschodnią częścią kościoła, były datowane na wiek XII, a cała konstrukcja pochodziła z wieku XIII. No, czy mówimy o tych częściach, które właściwie były niewidoczne dla Mówimy o więźbie dachowej, czyli mówimy o, to się nawet po francusku nazywa le forêt, czyli las. Tak. No, i po prostu to jest las słupów, na których wspiera się pałać dachu. No to każdy widział, prawda, jak wygląda, nabył na strychu, no to jest strych jak gdyby nad kościołem i tam jest całe mnóstwo tych rozmaitych belek w układach takich, które pozwalają na to, żeby to miało odpowiedni kształt i wytrzymałość. No, to było z drewna. Czy to będzie odbudowane w konstrukcji drewnianej? No to nie wiem. No, archikatedra warszawska przez Achmatowicza odbudowana ma konstrukcję stalową. Zamek w Malborku ma konstrukcję stalową. Więc nie wiem. No to jest decyzja już konstruktorów, decyzja strategiczna. No można tak, można inaczej. Myślę, że obie formy są do przyjęcia. No. Ale niektórzy eksperci też wskazują na to, że dzisiejsze technologie w konserwacji zabytków
są na tyle dobre, że mogą znacząco przyspieszyć pracę przy takich przedsięwzięciach. Zgadza się pan z tym? Zgadzam się z tym. No, powiedzmy, można sobie wyobrazić, no w tej chwili wszyscy się fascynują drukiem 3D. No tak naprawdę, jeżeli jest dobra inwentaryzacja zrobiona elementów architektonicznych i można to zapisać w formie pliku cyfrowego, no to są urządzenia, które pozwalają także w kamieniu wykonywać takie elementy mechanicznie i może nie musi tego robić człowiek. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że mamy kopię zrobioną. Ludzie są tak głupi, no, że uczą się całe życie i są głupi. Przecież Bóg w świątyniach ręką uczynionych nie mieszka. Sztuka dla sztuki. Budować coś, co tylko jest, wiesz, sztuką, a nie jest miejscem Jahwe, jest miejscem diabelskim właściwie, bo bałwochwalstwo to czym jest. No. Skala zniszczeń po tym pożarze cały czas oczywiście jest szacowana. Wiemy o części przynajmniej dzieł sztuki i części skarbów, które zostały zachowane, chociażby korona cierniowa, tunika świętego Ludwika czy relikwie Męki Pańskiej. Ten dzwon również 13-tonowy, o który bardzo się obawiano. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stanie są chociażby organy czy witraże. Niektórzy eksperci wskazują, że i tak trzeba będzie je rozebrać i później złożyć na nowo, nawet jeżeli przetrwały. Nie wiem, przeczytałem dzisiaj w jakiejś francuskiej prasie informację, że organy są uszkodzone, ale zasadniczo przetrwały. No i więc te wielkie organy, jeśli chodzi o witraże, to wiem, że rozety te w zachodniej części też przetrwały. Jak to wygląda w przypadku innych szkieł? Zobaczymy, ile te prace we Francji będą trwały. Tak jak wspomniałam, prezydent Macron chciałby, aby potrwały 5 lat. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan Marcin Kozarzewski, konserwator zabytków z firmy Monument Service, był Państwa i moim gościem. Magdalena Skajewska, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Irena Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, że właśnie pomaga się temu, który tonie. Stefan Korboński. Polskie państwo podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Czas na informacje. Damian Szpyra, zapraszam. Do 29 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku autokaru na Maderze w Portugalii. Do tragedii doszło, gdy kierowca autobusu turystycznego na ostrym zakręcie stracił kontrolę nad pojazdem. Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się na stojący nieopodal dom. W autobusie było 55 pasażerów. Zginęło 29 osób. Wszystkie ofiary śmiertelne to obywatele Niemiec. Polska staje się doliną krzemową Unii Europejskiej, powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji Fox Business. Szef rządu przebywa w Nowym Jorku, gdzie m.in. spotka się z inwestorami i udziela wywiadów amerykańskim mediom. Podczas rozmowy ze Stuartem Varneyem z Fox Business premier Morawiecki przedstawiał Polskę jako kraj sukcesu gospodarczego, w którym warto inwestować. Oferujemy bardzo dobre środowisko inwestycyjne. Zainwestowaliśmy wiele w elektromobilność, ekologiczne autobusy i pociągi, a także sztuczną inteligencję. Morawiecki potwierdził, że rozmawiał ze słynnym amerykańskim biznesmenem, twórcą firmy Tesla, Elonem Muskiem, na temat możliwości zainwestowania przez niego w Polsce.
Zapytany, jakie zachęty nasz kraj oferuje Muskowi, premier odpowiedział: niedawno zostaliśmy zakwalifikowani przez FTS i Russell do grona krajów rozwiniętych, ale mamy też cechy kraju rozwijającego się, tętniącą życiem gospodarkę i bardzo utalentowaną grupę pracowników. Szef polskiego rządu skrytykował Niemcy za budowę Nord Stream 2. Stwierdził, że kupowanie rosyjskiego gazu równa się finansowaniu zakupów uzbrojenia przez Putina. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. W szkołach podstawowych zakończyły się trzydniowe egzaminy ósmoklasiste. Uczniowie zdawali egzamin z języka obcego nowożytnego. W Rzeszowskiej 17 część uczniów pisała testy z języka angielskiego, a część z niemieckiego. Pisałem egzamin z języka angielskiego i według mnie nie był on taki trudny. Były puszczane z magnetofonu nagrania i trzeba było na podstawie tego uzupełnić luki w tekstach. Na przykład był pan, który mówił, że... Luki. Ewangelia Luki. Dwa zadania sprawiły mi trudność, a reszta była w miarę łatwa. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą znane 14 czerwca, natomiast o godzinie 10 wznowione zostaną rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu a związkami oświatowymi. Do spotkania dojdzie na prośbę Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Dziś poznamy także szczegóły na temat zaproponowanego przez rząd okrągłego stołu na rzecz...
medali całej europejskiej jest 37,8, więc z badań wynikające, więc to znaczyłoby, że to będzie znacznie większy. Tak, a nie te wszystkie jakby nie są rekompensowane przez te małe ugrupowanie, bo oczywiście wchodzi konfederacja, jak pan powiedział, ale to jest na różnym nogu, bo przecież tak było ten problem. Można by przypuszczać, żeby konfederacja mogła odebrać trochę PiS-owi, żeby tak próbować literalnie, ale też inne partie jakoś zasadzają, nagle nie ma 15, tylko ma dalej 8, prawda? Może tutaj w tym sondażu wyborcypować się poszło nie zdecydowania, bo w absencji wyborów chciałby zobaczyć jeszcze, jaka tam była frekwencja prognozowana. Także zobaczymy kolejne sondaże, które jednak no, tutaj też jakoś pokazują te punkty inflacji. Oczywiście no, czasami jest tak, że się niespodzianie. Przeżywamy szok poznawczy w stosunku do tego, co się przyzwyczaił pracownik badania klimatycznej. Zgodzi się pan z takim ujęciem, że w tej kampanii narrację, tempo narracji, tematy tej kampanii dyktuje Prawo i Sprawiedliwość, a mówię o tym chyba dosyć fortunnym cyklu konwencji, które są co sobotę i właściwie przez większą część tygodnia debata polityczna koncentruje się wokół tematów, które czy Jarosław Kaczyński zaproponuje podczas takiej debaty, czy wzmocni ten przekaz premier Mateusz Morawiecki. Nie ma chyba adekwatnej odpowiedzi z drugiej strony. Oczywiście Koalicja Europejska organizuje również swoje przedsięwzięcia, wiosna organizuje, ale to się przebija znacznie słabiej. No, to jest efekt tego, ja się z tym zgadzam, dlatego to jest efekt tego, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo wcześniej wystartowało, wcześniej miało spójny plan działania i przekazy, prawda? Nawet listy kandydatów. To już widzieliśmy to już kilka tygodni temu, jak mówiliśmy o tym, że no to już mamy jedynki, dwójki, albo mamy taką już pierwszą konwencję. Właściwie można powiedzieć, że już w grudniu Prawo i Sprawiedliwość zrobiło taką pierwszą wyborczą konwencję pod wybory do Parlamentu Europejskiego. A tutaj cały czas było też ustalanie tej koalicji i tak dalej, więc jakby siłą rzeczy trochę wydaje się, że z tych powodów organizacyjnych, tych przedłużających się tam pewnie negocjacji wewnętrznych, to koalicja europejska po prostu no, gdzieś tam cały czas jest z tyłu, ale to jest jakby trochę no, dłużej trwające, bo w wyborach samorządowych też mieliśmy takie przypadki, jeżeli chodzi już o sam tylko nie wiem, przebieg kampanii taki z punktu widzenia takiego marketingowego, że na przykład kampania w Warszawie, no to zawsze ten Patryk Jaki był o ten krok przed Trzaskowskim. Długo tak się wydawało, dopiero tak, oczywiście nie przełożyło się to na wynik, ale mówimy tylko o przebiegu, prawda? O tym, kto był jak aktywny, prawda? Więc tutaj jest podobnie i też często właśnie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach, ostatnio nie było wielu kampanii, ale w tej samorządowej też w miarę wcześniej wystartowało, wcześniej miało jakiś tam przekaz, nie wiem na ile on jest splanowany, na ile nie, w tym sensie, że czasami z tych planów się rezygnuje, na przykład strajk nauczycieli to jest coś takiego, że to niejaki jest. Na pewno powinno wpłynąć pewnie na strategię czy na konkretną taktykę wyborczą każdego sztabu wyborczego, więc wydaje mi się, że tutaj też mamy do czynienia z takim zjawiskiem i troszkę w związku z tym ta kampania jest reaktywna. Przynajmniej Koalicja Obywatelska, bo Wiosna Biedronia próbowała przez pewien czas mieć ten swój przekaz, oni też wydaje mi się marketingowo to zaplanowali dobrze, ale rzeczywiście nie jest to chyba takie nośne, jak oni myśleli, prawda? Że to trzeba otwarcie... dość się pani prawdopodobnie do Biedroń i jego sztab. Sądząc po dźwięku, jak i te hasła, które Biedroń na początku dosyć agresywne, ta najbardziej taka rzucająca się w oczy część agendy partii Wiosna no, była bardzo antykościelna. To było takie paliwo polityczne podstawowe jego ruchu, bo postulaty socjalne mniej zdefiniowane. No, ale okazuje się, że ta strategia w tej chwili wydaje się wtórna. Nie ma nowych pomysłów od dłuższego czasu już. No właśnie tak, znaczy tam była prezentacja kandydatów później, prawda? Pojawił się Timmermans na konwencji. Pojawił się Timmermans. No, jakieś tam wydarzenia są, ale one już nie są takiej wagi jak ten początek. To jest naturalne, że otwarcie, tworzenie nowej partii politycznej zawsze będzie wzbudzać zainteresowanie, ale nie udało się tego podtrzymać właśnie. Alleluja. Kolejnych
miesiącach, tygodniach właściwie tej kampanii. No i dzisiaj te wydarzenia akurat wiosny gdzieś tam przechodzą tak do porządku dziennego, można powiedzieć. Zresztą tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma też tę przewagę, to trzeba powiedzieć, jako partia rządząca, to jest każda, że właśnie rządzi, że może coś na przykład oferować wyborcom. Może to wprowadzić to w życie, tak, bo po prostu ma na tyle głosów, żeby druga to... Druga strona może tylko obiecywać. Tak, no zwłaszcza przy tej... jakby zawsze mdłej dosyć kampanii do Europarlamentu, czyli mówię programowo w ogóle, że raczej koncentruje się ta kampania na sprawach krajowych, jeżeli chodzi o europejskie. No właśnie, to też jest w ogóle słabość, tak? Wydaje mi się wszystkich tutaj uczestników sceny politycznej, że nie widzimy w jakim kierunku na przykład polscy politycy chcieliby tę Unię zmienić, tylko są ogólne hasła, że wszyscy mówią, no chcemy być... Politycy, mówimy nie politycy, tylko politycy, mówimy politycy. Na przykład, prawda, czy jak mamy reformować, nie wiem, Komisję Europejską, czy ona, ile ma mieć władzy, a ile ma nie mieć władzy, prawda, na ile będzie obrona tej swojej suwerenności, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, prawda, nie zapisane na przykład w traktatach europejskich jako sprawy wspólnotowe. Tak, kurczę, to są właśnie ciekawe kampanii, ale tak wskazuje, panie doktorze, że te wybory to jednak są... Zdecydowanie tak. No i to też trudno się dziwić i to zawsze tak było. To my możemy sobie ewentualnie spróbować podyskutować właśnie w gronie ekspertów, dziennikarzy o tych szczegółowych rozwiązaniach i czym to się je i czym to będzie skutkowało w Unii Europejskiej. Natomiast to jest taka rozgrzewka, rozbieg do tych wyborów parlamentarnych. Zresztą wszyscy mówią, jak jeden mąż, że tamte wybory będą ważniejsze i ten przekaz dzisiaj będzie polegał głównie właśnie na mobilizacji. Dlatego pewne tezy są tak wyostrzone i różne ataki wzajemne ugrupowań politycznych, że one będą chciały zmobilizować jak najwięcej wyborców w tych wyborach, żeby mieć trochę tę kartę przetargową, powiedzieć na przykład zdobyliśmy więcej mandatów niż wy, albo wygraliśmy gdzieś tam, albo wprowadziliśmy w ogóle swoich posłów do Europarlamentu, to i do Sejmu wprowadzimy, albo to i w Sejmie wygramy, prawda? To oczywiście nie tak może być, ale właśnie określi nam to pozycje wyjściowe bardzo, bardzo dobrze, dlatego to jest taki, i tu są problemy, znaczy szczególnie problem dla Prawa i Sprawiedliwości jest taki, że zazwyczaj, ponieważ jest niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no to Prawo i Sprawiedliwość ten wynik może mieć gorszy niż w wyborach sejmowych, no właśnie ze względu na to, że ten elektorat nie chodzi do tego typu. No mówi się, że elektorat wielkomiejski tutaj określa warunki gry, tak. A jak wiemy, chociażby na podstawie wyborów samorządowych ostatnich jest to raczej elektorat sprzyjający Koalicji Obywatelskiej, no, tak. Europejskiej. Tak, czy oczywiście. Ugrupowaniu, które je tworzą w każdym razie. Czyli tam na pewno większość wyborców to jest, będzie z dużych miast wyborcy Koalicji Europejskiej, więc ona tutaj na pewno będzie, że tak powiem, troszkę nadreprezentowana w stosunku do wyborów sejmowych, a PiS będzie niedoszacowany, jeżeli chodzi o wynik w stosunku do wyborów sejmowych. Na dzisiaj zakładamy frekwencję około 30%, tak wynika z estymacji. Czyli średnia. Tak, bo ostatnio było 24 z kawałkiem, tak. Więc jest wyższa, ale to nam daje dosyć dużo głosów, dlatego że tutaj mamy, w Polsce jest 30 milionów wyborców, czyli każdy procent to będzie 300 tysięcy głosów, czyli mamy no, prawie 2 miliony więcej wyborców. Jeżeli czyli że ta mobilizacja, to wyostrzenie języka debaty, mimo wszystko, mimo że kampania sama w sobie może nie jest jakoś nadmiernie porywająca, spełnia ten efekt, że nieco więcej ludzi deklaruje chęć wzięcia udziału w tych wyborach. Chciałem pana zapytać o wątek, który być może na tej mobilizacji może mieć pewne znaczenie, ale pewnie są oczekiwania publiczności politycznej Koalicji Europejskiej. Donald Tusk zapowiedział na 3 maja ważne, jak to określił, wystąpienie dotyczące wartości europejskiej konstytucji we Wrocławiu. Nomen omen, to się tam kojarzy z 2016 rokiem i też z taką obecnością charakterystyczną Donalda Tuska w momencie kryzysu politycznego. To rzeczywiście może mieć jakieś znaczenie na finiszu kampanii, takie wejście, włączenie się dosyć spektakularne Tuska do gry, czy raczej przeceniamy ten efekt, który wiąże się z jego aktywnością na krajowej scenie? No tutaj trudno powiedzieć, to znaczy wydaje mi się, że troszkę Donald Tusk czy jego poparcie społeczne dzisiaj już nie jest takie, jak było on premierem, szczególnie w pierwszej kadencji, a przecież odchodził z dosyć
sytuacji z niskimi notowaniami, jak większość premierów w Polsce. Więc na dzisiaj, znaczy to jest takie trochę podgrzewanie tej temperatury i Donald Tusk jakby daje znak, że nie ma co o nim zapominać, bo wróci do tej polskiej polityki, moim zdaniem to jest już pewne. Po tych wszystkich deklaracjach wydaje mi się, że zawsze to jest jakieś na pewno wzmocnienie dla koalicji europejskiej, dlatego że jednak jest on politykiem doświadczonym, jeżeli chodzi o patronem całej formacji. Co prawda jest tutaj ten konflikt z Grzegorzem Schetyną, prawda? Cały czas gdzieś tam podskórnie, no przede wszystkim o przywództwo. Bo jeżeli to jest naturalne, dlatego że prawda, każdy z nas jakby był szefem partii politycznej, ktoś by przyjechał skądś gdzieś z zagranicy po paru latach i go z tej funkcji jakby zdjął, no to pewnie każdy z nas by miał problem z tym, prawda? Przynajmniej delikatny. Więc jakby tutaj ten wewnętrznie jakby to Platforma musiałaby pracować nad tym, żeby jakoś to, nie wiem, rozegrać, wytłumaczyć. Myślę, że Grzegorz Schetyna, który odniósł ostatnio duże sukcesy, takie wewnętrzne, jeżeli chodzi o politykę partyjną wewnątrz Platformy i wewnątrz Koalicji Europejskiej, bo ją scalił. Także tutaj to są same plusy. Trwałość całego projektu, oczywiście, ale to są duże sukcesy i Donald Tusk takich nie ma w polityce krajowej, no bo po prostu go nie było w tej polityce krajowej, więc myślę, że zazwyczaj to jest tak, że z dużej chmury mały deszcz, to znaczy jak się tak szumnie różne rzeczy zapowiada, jakieś wejścia, otwarcia i tak dalej, no to zazwyczaj niewiele z tego wynika. No znaczy, że przekazu, który by Tusk zapowiadał dotyczący konstytucji, czy też wartości szeroko rozumianych europejskich, jak powiedzieliśmy, w tej kampanii w zasadzie nie jest obecny. Nie jest obecny i też ostatnie takie właśnie takie, powiedziałbym, wrzutki Donalda Tuska, też one są obecne w polityce krajowej, ale one też nie mają przełożenia, prawda? Bo Donald Tusk co jakiś czas to wrzuci na Twitterze, to przyjedzie i coś powie takiego ważnego, doniosłego, z wysokiego C. Ale nie ma takiego przełożenia na pewno na sondaże. A zarzekał się cały czas, że dopóki będzie szefem Rady Europejskiej, to nie będzie aktywnie działał w polityce krajowej, więc rozumiem, że to mu też utrudnia jakieś, nie wiem, zaangażowanie się codzienne. Więc takie pojedyncze strzały wydaje mi się, nie będą miały jakichś dużych skutków społecznych. Inna sprawa, jakby się zaangażował, na przykład gdzieś kandydował, albo to się mówi, że może na prezydenta, albo gdzieś, nie wiem, do Senatu, albo gdzieś, to wtedy to troszkę było inaczej, bo byłby na co dzień w polskiej polityce. Ale tutaj jeszcze musi chyba poczekać kilka miesięcy na taką jednoznaczną deklarację Tuska. Chciałbym pana spytać, czy takie wątki, które, jak się wydaje, wielu komentatorów, politologów twierdzi, że miały wpływ na rozstrzygnięcia, które zapadły w wyborach samorządowych, mianowicie to już osłabione hasło o polexicie, które różne charakterystyczne interwencje instytucji europejskich na finiszu kampanii przed wyborami samorządowymi mogą mieć znaczenie i teraz. Spodziewamy się, że podobnego scenariusza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma między innymi ogłosić istotny werdykt dotyczący Polski na bodaj 2 czy 3 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 23 maja. Można, ten wątek jest zresztą stale obecny w przekazie Koalicji Europejskiej i jego domniemanego chęci wyprowadzenia Polski przez PiS z Unii Europejskiej. Pana ocenie należy się spodziewać wzmocnienie tego rodzaju przekazu przed wyborami, no bo skoro podziałał kilka miesięcy temu, to może na tych mniej zorientowanych wyborców i teraz podziałał, bo tych uprzedzonych bardzo mocno do PiS-u. Znaczy, mi się nie wydaje, że to aż tak to mocno działa, dlatego że tam też, pamiętajmy, w wyborach samorządowych ze strony PiS-u taki dosyć duży błąd strategiczny w końcówce został popełniony, czyli właśnie te jakieś antyimigranckie takie straszące przekazy, które zazwyczaj źle działają i tutaj to jest taka typowa propaganda, to propaganda zazwyczaj źle działa na wyborców, więc i oczywiście tamte rzeczy unijne też działały jakoś. Wydaje mi się, że będą wykorzystywane, bo tutaj nie czarujmy się, ale tutaj elity europejskie, czy elity władzy Unii Europejskiej
No, zdecydowanie to są lewicowo-liberalne, więc to po prostu... Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Bartłomiej Jeździ, biskup, politolog, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Proszę gromadki, dziękuję państwu za dzisiaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na Rządy Pieniądza. Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim chyba o podatkach, o VAT-ie niższym, PIT-ie, ale też o tym, jak je ściągać, czemu mają służyć. No i rozpoczynamy Rządy Pieniądza. Przedstawiam dzisiejszych gości studiu Polskiego Radia 24. Pan Rafał Sadoch, mBank. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Marian Szołcha, Akademia Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zanim przejdziemy do tych podatków, bo rzeczywiście sporo ciekawego, tak mi się wydaje, w podatkach się dzieje, czy to w zakresie już pewnych decyzji, czy też propozycji rozwiązań, natomiast tak trochę ten strajk nauczycieli chyba to wszystko, mówiąc kolokwialnie, chyba przykrywa, ale ja jednak zapytam, zacznę od tego, ponieważ jutro spotykają się, wydawało się, że już się nic nie wydarzy do świąt, że będzie okrągły stół, po świętach tyle, zadeklarowały właściwie wszystkie strony chęć przystąpienia, tymczasem jutro się spotykają nauczyciele, jeszcze raz, w Centrum Dialogu Społecznego, na wniosek, co ciekawe, ZNP. I tak, z jednej strony, ja pytam po co, skoro z jednej strony rząd mówi, mamy tę propozycję, która była, czyli podwyżka, kluczowa kwestia, tak o tym mówimy, łącznie nieco ponad 20%, natomiast ZNP mówi, my oczekujemy tylko na zmiany, czekamy, interesują nas tam na tym spotkaniu tylko zmiany i 30% i nic więcej. No to po co, jak panowie sądzicie? Czyli jeżeli z jednej strony 20, a z drugiej 30, to kompromis na 25 powinien ale że się... Ale to... jakby nie chce dojść do kompromisu. Nie, ale no, po to się... Bo inaczej jest to zużywanie potrzebnie tlenu na tej naszej kochanej planecie. Także jeżeli obie strony deklarują nieustępliwość, to nie ma sensu się spotykać. A jeżeli już dochodzi do spotkania, to sądzę, że z takiego spotkania obie strony chcą wyjść jednak przed świętami z sukcesem. Ten sukces to jest krakowskim targiem i jakaś tam wartość między jedną a drugą propozycją. No tak, rząd mówi tak, ustami chyba ministra Sasina, wydaje mi się, nawet na naszej antenie bodaj wczoraj, że no ani grosza rząd już dać nie może, bo byłby nieodpowiedzialny. Ja to zacytowałam, ale teraz gdzieś jeszcze o pieniądzach, bym chciała, żebyśmy odpowiadając jeszcze pozostali panowie na to pytanie, odniesie się jeszcze do dwóch kwestii. Wczoraj był sondaż w no, przychylnym nauczycielom chyba medium, mam na myśli TVN, z którego wynika, to jest czarno na białym tam napisane, że na dzień dzisiejszy 47% Polaków popiera strajk nauczycieli, i to o to chodziło, popiera strajk nauczycieli, a nie formę, a 49% jest przeciw. No więc jeśli już tam jest to pokazane, to chyba coś się dzieje z opinią społeczną, gdzieś tam to się przechyla w drugą stronę. No i pytania chyba są jeszcze o pieniądze, to znaczy o to wynagrodzenie dla nauczycieli. Chyba już wszyscy się z tym pogodzili, prawda, że nie dostaną nauczyciele wynagrodzenia za strajk. No mamy tutaj wprost powiedziane artykuł 23 ustawy o sporach zbiorowych, o tym mówi ustęp drugi bezpośrednio. I jeszcze jest rozporządzenie z 2005 roku, którym warto powiedzieć, tak zwane płacowe, z którego wynika, że no, nie ma żadnej podstawy do tego, żeby wypłacić dodatek motywacyjny za niedziałanie, bo tam są wymienione punkty dotyczące działania. Czy jest rekompensata dla rodziców? A to kolejna za sprawa. To, że musieli tracić czas, że zwalniali się z pracy, że organizowali zajęcia dla dzieci, że wynajmowali dodatkowe opiekunki. Jakby w tym strajku w ogóle nie mówi się o interesach rodziców, tych, którzy mają największy interes w tym, aby swoje dzieci najlepiej uczyć. I tylko postulaty płacowe nie zmieniają fatalnego systemu rządowej edukacji i nie zmieniają tego, że dzieci w Polsce jednak, jak widać po tym prowadzeniu testów od lat, mądrzejsze się nie stają. I te śmieszne filmiki, które można oglądać w internecie, czy nawet nie mają pojęcia o geografii własnego kraju, no są miarą może nie najlepszą, ale upadku tego systemu i modelu edukacji.
sytuacji w dotychczasowym kształcie. No właśnie, a ciągle jakby toczy się rozmowa o pieniądzach. Ja jeszcze tutaj dodam jedną podstawę prawną. Jeżeli miałyby się nie odbyć klasyfikacje, promocje i te rady pedagogiczne, które by klasyfikowały maturzystów, to z kolei tutaj wprost prawo oświatowe, i tutaj jest artykuł 21, mówi, jest powiedziane wprost, że jest to obowiązek właściwie dyrektora, ale jakby on zleca to niejako, ceduje na nauczyciela prowadzącego, czyli tak naprawdę jest to niedopełnienie obowiązku służbowego, tak? Tak by to z tego wynikało, ale karta nauczyciela tak naprawdę utrudnia zwolnienie nauczyciela i pytanie, czy nie powinnaś tego odnieść do artykułu 52 kodeksu pracy zamiast specyficznego rozwiązania, bo każdy normalny człowiek pracujący na rynku, gdyby nie wykonał obowiązku służbowego, to miałby 52 i zwolnienie dyscyplinarne. Marian Szołucha. Nauczyciele przede wszystkim wybrali, wbrew swoim pierwotnym, jak sądzę, przypuszczeniom, fatalny moment na strajk, bo kalendarz jest ułożony tak, iż drogą inercji forma tego strajku sama się jakby radykalizuje, bo mamy kolejne ważne wydarzenia w życiu polskich szkół podstawowych i średnich, wszystkich szczebli i rodzajów. Czas gra w związku z tym na niekorzyść nauczycieli. To widać nie tylko w sondażu, który pani przytoczyła, ale to widać generalnie w dyskusji publicznej, jaka się toczy. Myślę, że duża część rodziców, jeśli już nie większość, jest naprawdę poważnie zirytowana postawą nauczycieli. To właśnie w ich kierunku cała ta złość się skupia i raczej nie do rządu, myślę, będą mieli pretensje ci, dla których szkoła tak naprawdę jest, czyli uczniowie wraz z rodzicami, a właśnie w kierunku nauczycieli. Bo pan Andrzej Sadowski w swojej wypowiedzi dotknął istoty sprawy, mianowicie dla kogo jest szkoła. Szkoła jest dla ucznia, a nie dla nauczyciela, tak jak taksówka, odnosząc się do też ostatnich bieżących wydarzeń, jest dla pasażera, a nie jej kierowcy, jak apteka jest dla kupującego, a nie dla farmaceuty, jak sklep dla klienta i tak dalej. Nie możemy w związku z tym stawiać pewnych spraw na głowie, trzeba z powrotem postawić je na nogi. Brak wynagrodzenia za czas strajku to jest dodatkowy czynnik, oczywiście potwierdzający moją tezę, powiem tak nieskromnie, że czas